Zostali zatrzymani prezes, jak i dwóch wiceprezesów. To są osoby, którym już prokurator postawił zarzut popełnienia przestępstwa polegającego między innymi na pozyskiwaniu niezgodnie z prawem na podstawie nierzetelnych dokumentów dofinansowania z funduszy europejskich i inwestowania ich w rozwój spółki. Osobom tym został przedstawiony konkretny zarzut, zostały te osoby przesłuchane. Oprócz członków zarządu podejrzanymi w sprawie jest również prokurent oraz jeden z pracowników księgowości tej spółki. Sprawa ma charakter rozwojowy, z tego też względu nie chciałabym mówić o wyjaśnieniach złożonych przez podejrzanych w tej sprawie, a nadto o planowanych czynnościach. Niemniej jednak obecnie wobec podejrzanych prokurator, wobec niektórych z nich zastosował środki o charakterze wolnościowym, m.in. dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Natomiast wobec jednego z członków zarządu w dniu dzisiejszym prokurator skieruje do Sądu Rejonowego w Pile wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Były to dane niezgodne z prawdą, ze stanem faktycznym. Dane dotyczące konkretnie zainwestowania w rozwój spółki własnych środków finansowych celem uzyskania dofinansowania do konkretnych inwestycji. To przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.